Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Kaśka. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik. Będzie to bardzo mały haul z Actiona i kilka rzeczy, które przyszły z AliExpress. Ale w większości to chciałam Wam pokazać też moje kartki. To będzie na końcu filmiku, także oglądajcie do końca. Chciałam też Was zainspirować być może też moimi pomysłami, także zapraszam Was. Dobrze, zacznę od Actiona. Jest to naprawdę tylko kilka rzeczy, bo już w zasadzie chyba cały Action wykupiłam, także niewiele mi zostało do kupowania. Czasem pojedyncze rzeczy się pokazują jakieś, które mnie interesują, między innymi te wstążeczki czerwone i zielone. Tak, no takie świąteczne mi się dosyć wydały, z takim złotym wzorkiem. Także wzięłam je. One kosztowały chyba 56 centów albo coś takiego, więc bardzo mało. 5 razy po 1 metrze. Także myślę, że będą fajne. I kupiłam ten wykrojnik z tą różą, który już wiele razy widziałam. I w końcu sobie go wzięłam. Już rozpakowałam z tego oryginalnego opakowania. Zostawiłam sobie tutaj tylko ten obrazek, wycięłam, żeby wiedzieć, o co to chodzi. Bardzo fajna jest ta różyczka. Ja, jak będę Wam właśnie kartki pokazywać, to pokażę Wam właśnie, jak wykorzystałam tą różyczkę, jak zrobiłam. I z Actiona jeszcze dokupiłam, ponieważ ostatnio nie było. Teraz pojawiły się jeszcze dodatkowe te dwa bloczki z tymi zestawami do kartek. To są takie, jeśli oglądaliście chyba ostatni mój haul, to właśnie ja pokazywałam tam cztery, nie, trzy. Gdzie ja je mam? Tutaj trzy. Te sobie kupiłam ostatnio. Te bloczki takie do kartek. I właśnie teraz jeszcze pojawiły się te dwa. I chyba jest jeszcze jeden, ale nie wiem, nie jestem pewna. Chyba w sumie sześć było. I z tego można właśnie bardzo fajne kartki stworzyć. I ja to kupiłam, mówiłam Wam, z myślą o dzieciach, o moim synu i o dzieciach mojej siostry. Właśnie do Polski będziemy jechać, więc z dzieciakami będziemy próbować coś robić. Chociaż zastanawiam się, czy nie zostawić sobie tego, bo popatrzcie, jest bardzo ładny. To jest ten pasujący do tego innego zestawu kraftowego, który jest też w Actionie. I ja pokazywałam właśnie moje dwie kartki, robiłam z tym jeżykiem, tam z tym okienkiem. Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, znacie moje prace niektóre. Także dokupiłam te dwa, ale chyba ten sobie zostawię, a ten i te trzy to będą właśnie dla dzieci. No zobaczymy, jak to będzie. I w sumie ostatnią rzeczą z Actiona to jest kolejny bloczek, bo świąteczny, którego w ogóle nie potrzebuję, ale już tak pomyślałam, że już jak już mam prawie wszystkie, no to już ten ostatni też wezmę. On jest też dosyć ładny, chociaż nie jest tak do końca w moim stylu, bo nie przepadam za takimi realistycznymi, wiecie, papierami. Ale jest ładny. Także wzięłam. Wiecie, te deski takie ładne. Tutaj jest fajne, takie z reniferami. A ja sobie zamówiłam na AliExpress takie właśnie renifery. Właśnie takie jelenie, nie renifery. Jelenie takie. Takie świąteczne, w takich różnych pozycjach. I fajnie to będzie współgrało. Te światła mi się też bardzo podobają. No, pewnie w większości znacie te papiery, także nie będę się tutaj rozpieszczać nad tym bloczkiem. Ok. I to jest wszystko z Actiona, jak mówiłam, niewiele. I teraz Wam chciałam pokazać kilka rzeczy, które przyszły z AliExpress. Ja zawsze się staram, ja Wam mówiłam, że ja bardzo długo nie zamawiałam na AliExpress, w tym roku się skusiłam. I pomyślałam, że zamówię sobie po prostu takie rzeczy, takie uniwersalne, takie wiecie, na każdą okazję, niekoniecznie jakieś tam wszystkie same świąteczne albo coś. Między innymi właśnie dla mnie takim przydatnym wykrojnikiem jest coś takiego.
To jest taka siateczka. Niestety nie mam. Znaczy, mam, poczekajcie, zaraz Wam znajdę to. O, tutaj mam wycięty wzór. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo wydaje mi się taki przydatny wykrojnik pod kompozycje kwiatowe, jakieś takie uzupełnienie kartki. Myślę, że to fajne. Grosze to kosztowało, jak wiecie, na Ali, więc wziąłam sobie właśnie ten wykrojnik. Następnie wzięłam przepiękny wykrojnik, który szukałam, no nie szukałam, ale chciałam go mieć, bo wiecie, na AliExpress jest ciężko coś szukać tak naprawdę, jeśli nie macie linku na przykład, a ja widziałam gdzieś tam w jakimś starym filmiku na kanale takiej amerykańskiej dziewczyny, skraperki, i ona właśnie pokazywała tą girlandę. No, ale wiecie, to już było dawno temu ten filmik, więc już nie chciałam nagabywać jej o link, ale spontanicznie przy przeglądaniu na AliExpress wyskoczyła mi ta girlanda jako propozycja i pięknie ona wygląda. Ja sobie ją wycięłam z takiego metalicznego papieru, żeby Wam pokazać. Śliczna jest naprawdę, też taki wykrojnik do każdej pracy, tak naprawdę, czy do albumu na brzeg strony, czy. Cokolwiek. Tutaj można jeszcze ozdobić albo perełkami, albo diamencikami. Tutaj wiecie, te większe, tutaj te kuleczki. Także bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć ten wykrojnik. Także to jest ten. Następnie kupiłam sobie taką ponsensję z dwóch elementów się składa. Też ją już zrobiłam i pokażę Wam na kartce. Za chwileczkę, jak ona wygląda. Bardzo ładna, z takim embossingiem delikatnym. Taka zwykła ponsencja. I też kupiłam coś bardzo fajnego, a mianowicie taki domek z choinkami. I on wycina, wiecie, jakby w kartce. On nie wycina elementu tego, wiecie, tego, tylko w kartce wycina. Zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Także to. I też kupiłam sobie taki wykrojnik, taki z tłem. Bardzo fajny. Też Wam pokażę za chwilę, jak go użyłam. Takie przeszycia i tutaj ma serduszka. Wykrawa bardzo dobrze, bezproblemowo. Bardzo mi się podoba. Jedynie on ma taką dziwną wielkość. Nie wiem, co to jest za wielkość. Czy to jest jakiś amerykański rozmiar kartek? Nie wiem. Czy to jest jakiś chiński rozmiar kartek? Bo to jest, nie jest taka A6 kartka. To jest szersze, a krótsze. I tak trzeba to tak sobie przecinać jakoś, kombinować. Ale jest bardzo ładne. I drugi to jest takie tło DL-ki. I to ma takie wykrawa, takie dziurki. I tutaj po środku ma większe dziurki. Też bardzo ładnie to wygląda. Też Wam zaraz pokażę. Także to są wykrojniki z Ali. I jeszcze zamówiłam sobie takie drobiazgi. A mianowicie zamówiłam perełki na żyłce w czterech kolorach: złote, fioletowe, różowe i niebieskie. Mam białe już, dużą taką szpulkę białych. Troszkę Wam tu poszeleszczę. Myślę, że są przepiękne te perełki. I takie przydatne też do każdej kompozycji właściwie. Zdecydowałam się na te kolory, bo tak w sumie te najczęściej, wiecie, dla dziewczynki, dla chłopczyka taki standard. Tu jest fioletowy, bo ja uwielbiam taki fioletowy. Złoty z myślą o jeszcze świątecznych rzeczach może. Trochę żałuję, że czerwonego nie wzięłam, bo fajnie by to przypominało te, wiecie, takie owocki z tych, nie wiem, jak się ta roślina nazywa, wiecie, ta świąteczna. Ale nie wiem, czy nie miał ten sprzedawca czerwonych, czy jakoś przeoczyłam sobie, nie wiem. No, w każdym razie te kolory sobie wzięłam. Bardzo ładne. I nie pamiętam, chyba tu jest po 5 metrów z każdego. Po 5 metrów, także naprawdę sporo. Też niewielkie pieniądze kosztowało. I ostatnią rzeczą z Ali, którą Wam chciałam pokazać, to są kwiatki. I pokażę Wam tutaj, jak ja to mówię, talerz z ciasteczkami.
A mianowicie, zobaczcie, mam taki ogromny talerz, troszkę oddalę. O, może za daleko. Tak, taki ogromny talerz, on jest taki, mam taki ozdobny tutaj talerz i wyłożyłam sobie te wszystkie kwiatki. Pięknie to wygląda. To jest od dwóch sprzedawców. I najpierw pokażę Wam te od tego jednego sprzedawcy. To są takie róże. Nie wiem, tutaj nie za. O, teraz będzie lepiej. To są takie, chyba to są róże, ja wiem. Nie znam się kompletnie, ale chyba tak trochę róże mi przypominają. One są z materiału, wszystkie te kwiatki. I jestem bardzo zadowolona z tego, jak te kwiatki wyglądają. Wszystkie. Naprawdę są bardzo ładnie wykonane. Bardzo ładnie. Zostawię Wam linka do tego sprzedawcy. Jeśli ktoś będzie chciał, to może sobie zamówić od razu. Bardzo tanie te kwiatki też. Już tam nie pamiętam dokładnie, ale no myślę, że tam około może 2 euro. Taki zestaw 6. Ja sobie wzięłam podwójnie te zestawy w każdy kolor. Tu jest taki kremowo-różowy, bardzo ładny też, na ślubne na przykład, albo no, też jakiekolwiek prace. Tu jest taki blady róż, chociaż wygląda trochę na biały w kamerze, ale jest z takim lekkim różowym kolorem. Tak, i chyba, aha, jeszcze tutaj mam niebieskie. A to jedynie niebieskie zamówiłam pojedynczo. Znaczy jeden zestaw, bo te wszystkie mam podwójnie, a niebieskie mam jedne. Także to są wszystkie od tego jednego sprzedawcy. To sobie na bok odłożę. I jeszcze od tego sprzedawcy były przepiękne tutaj te gałązki. Jakieś takie roślinki. Prześliczne to jest, takie plastikowe. To jest jakby pokryte, nie wiem, papierem. Nie wiem, co to jest. Bardzo miłe to jest w dotyku. W ogóle nie sprawia wrażenia, że to jest taki jakiś plastik beznadziejny, tylko no to jest takiej wysokiej jakości. I kupiłam w kolorze biało, takim lila, różowo, taki, wiem, niebiesko-fioletowy, taki jakby. I taki różowo-kremowy. Także to są te trzy i na każdym tym będzie jest 6 gałązek. I jeszcze sobie można ewentualnie, wiecie, je porozdzielać, jak ktoś potrzebuje, w zależności, jak tam Wam potrzebne jest do danego projektu. Tak, to są te właśnie rzeczy od tego jednego sprzedawcy. I tutaj te wszystkie kwiaty są od tego drugiego sprzedawcy. One były kupowane w takich różnych paczuszkach, pakowane w różny sposób. On tam ma przeróżniste zestawy tych kwiatków. Ja kupiłam, z tego co pamiętam, jeden na pewno cały taki zestaw tych z tiulu. To były wszystkie te kolory, czyli różowy, taki lila i seledynowy. I one chyba były popakowane albo po 10, albo po 15. Ja sobie kupiłam właśnie taki jeden zestaw. Także to są tiulowe, z takim bardzo ładnym środkiem. Bardzo ładnie wyglądają. Przyszły praktycznie niezgniecione. Niektóre tutaj mają, wiecie, takie troszkę zaginane, ale naprawdę jestem zadowolona z tego, jak one, w jakim stanie one przyszły i w ogóle jak one są wykonane. I też pokażę Wam te inne. Na przykład jest taki, bardzo ładny, z takiego sztywnego, nie wiem, to jest jakiś materiał, ale nie wiem tak dokładnie, co to jest. I jest jeszcze taki, fioletowy, bardzo ładny. Są takie. I te są też w dwóch kolorach, różowy i lila. Tam były różne zestawy. Jeszcze były też, pamiętam, takie błękitne, których już nie brałam. Kolejne są na przykład jeszcze takie. Też bardzo ładne. Są z takimi perełkami, też w dwóch kolorach. Taki brzoskwiniowy i niebieski. Są też takie tiulowe z dużymi takimi perłami. Bardzo ładnie wygląda. I jeszcze takie malutkie były też, chyba ze trzy. Bo to właśnie było w takich zestawach zrobione. A nie wiem, gdzie ten. Gdzieś może mi spadł ten jeden. Też bardzo fajne. Tu taki ładny, bardzo fioletowy, ciemniejszy.
Taki stylus z takim ładnym środkiem też. Także naprawdę bardzo ładne te kwiatki. Także jeśli ktoś będzie zainteresowany, to link do sprzedawcy, do tego sprzedawcy, do tego sprzedawcy zostawię Wam pod filmikiem, bo myślę, że warto sobie kupić takie kwiatki, bo kwiatki są drogie, jak wiecie, a one naprawdę, uwierzcie mi, że są bardzo ładne. Ja patrzyłam na AliExpress, na różne te kwiatki od różnych sprzedawców i przeważnie komentarze i opinie no, nie były zbyt dobre. A przy tych właśnie kwiatkach u tego sprzedawcy wszystkie opinie były bardzo pozytywne i faktycznie te zdjęcia, które tam ludzie wstawiali, były zachęcające, bo one, te kwiatki wyglądały naprawdę bardzo ładnie i faktycznie warto było. Także jestem bardzo zadowolona z tych kwiatków. Ja, jak wiecie, lubię kwiatki. Tak, nie zawsze umiem stworzyć jakąś taką, wiecie, sensowną kompozycję. Jeśli oglądacie moje prace, to wiecie, że ja trochę mam inny styl, ale czasem staram się właśnie robić z kwiatami. Uczę się i może kiedyś mi to będzie jakoś normalnie wychodzić, tak jak wam to wychodzi. Taka prawda. Dobra, i to są właśnie kwiatki. I to jest cały mój haul. I teraz pokażę wam kartki. Dobrze, aha, zacznę od tej kartki, którą właśnie nie wiem, gdzie ją położyłam. A jest, dobra. Żeby wam pokazać ten wykrojnik kwiatek z Akszona. To jest taka kartka. Taką bardzo prostą zrobiłam tą kartkę, bo coś tu ciemno mi się zrobiło, nie wiem dlaczego. Bo chciałam wam po prostu pokazać tylko, jak ten wykrojnik wygląda. I tutaj jeszcze tło jest też ten wykrojnik, właśnie ten z tymi sercami. Już wam tutaj o ten wykrojnik. Taka karteczka. Tak, tu można ramkę wykroić i oczywiście można, tak jak ja zrobiłam tutaj też ten spód wykroić w całości, tak jak tutaj jest kwiat wycięty, ale można też wykroić to w dwóch kolorach i po prostu zrobić taki paper piecing, czyli podoklejać jakby na tą podstawę te kawałeczki. Też to fajnie wygląda, także można sobie tym fajnie popracować. Do tego właśnie tam jest ten banerek i ten napis with love, ale tu zgubiłam kropeczkę. Mówię, ta kartka to tak, zrobiłam ją, żeby właściwie tylko pokazać, jak ten wykrojnik wygląda. Nie jest jakaś mega praca. Także to jest ten. I już pozostałe kartki to są kartki świąteczne. Pierwsza jest taka. Tutaj właśnie jest ten domek. Ten. Z AliExpress i tutaj widzicie, że on wycina jakby w papierze, jakby robi, nie wiem jak to się nazywa, no że tak jakby do shakera można by było nawet tutaj fajnie zrobić. No ale ja shakera na razie nie zrobiłam, zrobiłam taką. Papier pod spodem, ten i tutaj ten taki seledynowy, to jest bloczek, który kiedyś tam pokazywałam, który kupiłam online z jakiegoś tam, nie pamiętam, sklepu. To jest taki, bardzo ładne są te papiery zresztą. Także to jest to. Tutaj ten kształt, no to jest jakiś tam wykrojnik chyba z tego sklepu Coco Rosa. Taki też online. I tu jest właśnie ten domek. Napisik jest też jakiś taki uniwersalny zestaw stempli na każdą okazję, mam w języku niemieckim. Te narożniki to są narożniki z firmy Crafters Companion i ona tak naprawdę dostała je gratis, jak zamawiałam moją maszynę do wycinania. I tak, tu jest jeszcze taki wykrojnik z taką falpanką, taki prostokątny. I te diamenciki są z Akszona. I taka wyszła kartka świąteczna. Bardzo, wydaje mi się, taka elegancka. Tak, to jest pierwsza kartka. Drugą kartkę też robiłam z tymi choineczkami, z tym domkiem. Troszkę jest inna. Tutaj użyłam papier z Akszona.
ten zestaw. Tutaj z tymi zabaweczkami ten arkusz. Napisik Merry Christmas i tutaj jest też taka rameczka okrągła i to wszystko jest, ja ostatnio właśnie takie ramki wycinam też w piance Craft, żeby taki czysty brzeg był. Bo zauważyłam, że jak zrobię na kosteczkach, to po prostu wiecie, widać takie przerwy i nie bardzo mi się to zawsze podoba. I tak zaczęłam po prostu wycinać cały kształt na piance Craft i to tak bardziej mi jakoś podchodzi. I tutaj pod spodem też jest papier z tego zestawu, taki troszkę ciemniejszy, bardzo ładny, zresztą te papiery są śliczne. Także tak wyszła ta druga. One są w zupełnie innym stylu, to jest taka bardziej nowoczesna, skandynawska bym powiedziała, a ta jest taka, wiecie, elegancka, klasyczna, z tymi narożnikami, złoceniami i tak dalej. Ale myślę, że fajnie obydwie wyszły. Następna kartka to jest taka. I tutaj widzicie właśnie ten drugi wykrojnik. Właśnie ten z tymi dziurkami. Mam nadzieję, że widać. Tak, widać. On ma troszeczkę taką dziwną też wielkość, bo on jest... no nie wiem, jakoś tak... No tak go zrobiłam. Tak, można by było przesunąć troszkę do końca tutaj ten panel. I jeszcze sobie tutaj nadrobić fajnym brzegiem, jakiś dołożyć papier z takim i na przykład albo dziurkaczem wydziurkować brzeg, albo jeżeli macie takie wykrojniki też do slimline, to też by było fajnie, bo on jest taki węższy troszkę, ten wykrojnik, a dłuższy, musiałam go przyciąć. No zobaczcie, on jest taki, widzicie? Do kartki. O. No ale oczywiście tu wszystko jest do wypracowania. Tak, choineczka to jest taki stempel, taki mam zestaw stempli świątecznych, bardzo fajne zresztą, chyba będę je troszeczkę dzisiaj używać jeszcze do kartek. Wstążeczka, którą też ostatnio pokazywałam, taka ze śnieżynkami biało, chyba wtedy ją kupiłam. No, tradycyjne takie liście świąteczne i perełki i tyle. I tutaj też napis, to jest kolejny właśnie z tego zestawu, któregoś tam, nie wiem. A nie, to jest inny, bo to jest po angielsku, to przepraszam, to inne coś, ale też takie zwykłe. Także to jest ta trzecia. I ostatnia kartka, kwadratowa, z tym autkiem, to jest takie drewniane autko, które kupiłam w Tedim. To był taki zestaw czterech autek na takich spinaczach drewnianych, takich, wiecie, jak do bielizny są spinacze. I ja Wam wtedy właśnie mówiłam, że oderwę to z tego spinacza i będę to na kartki przyklejać, bo jakoś widzę to na kartce, więc no, tak zrobiłam. Papier to jest też ten z Actiona, to jest ten. Ten papier, tutaj jest taka wioseczka. I właśnie ta wioseczka mi fajnie spasowała tutaj z tym autkiem, że on sobie tak przejeżdża przez tą wioseczkę. I tu właśnie jest ta ponsencja, właśnie którą kupiłam teraz. Właśnie ta, którą Wam przed chwilą pokazywałam. Bardzo ładnie wygląda. I tą kartkę kończyłam z moim synkiem, który zasugerował właśnie, ponieważ ja miałam pomysł, żeby tutaj dać takie blado-czerwone te środki, a mój syn powiedział, że nie będą pasować i będą pasować takie kryształki, więc daliśmy takie kryształki i wydaje mi się, że bardzo ładnie to wygląda. I tu jest też taka jeszcze ramka kwadratowa. To jest z tego samego, powiedzmy, z tej samej serii, jak ta okrągła. Też takie mam ramki. Także to jest to. I tak, jeszcze Wam tą dołożę. Było widać. Także kolejna porcja moich kartek, no świątecznych głównie. Tak, ja się cieszę, że odwiedzacie mój kanał. I jeszcze chciałam powiedzieć, bardzo, bardzo dziękuję za przemiłe komentarze z Waszej strony pod moimi filmikami. Cieszę się, że podobają się Wam moje prace, bo tak szczerze mówiąc, ja sobie zdaję sprawę z tego, że moje kartki nie są takie...
no, typowe, jak ja widzę, jakie wy piękne rzeczy robicie, wiecie, z tymi kompozycjami. Ja nie umiem jeszcze za bardzo robić takich kartek. Troszkę się uczę, czasem próbuję. No, dlatego po prostu wychodzę jakby z tym, co umiem robić i co robię jakby już też od lat, w jakim stylu się odnajduję też bardziej póki co. I też nie zawsze wiem, jaki będzie ten odbiór tych moich kartek, ale widzę, że jest, naprawdę podobają Wam się, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. I też dostaję wiele komentarzy, że Was inspirują te prace, że zachęcają Was do używania właśnie papierów z Akszona, wykrojników przeróżnistych z Akszona i że jakby pomysły Wam też wpadają do głowy, także to naprawdę cieszy i zachęca mnie też do tego i mobilizuje, żeby dalej pracować, robić kartki, pokazywać je Wam i po prostu być na tym YouTubie. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie, za komentowanie. Lajkujcie, bo jeżeli będziecie lajkować, to będę gdzieś tam więcej wyskakiwać innym osobom. I ja Wam życzę miłej soboty, bo dzisiaj jest sobota, miłego weekendu i zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Trzymajcie się, pa, pa!